Drodzy przed nami święto w Niebo Wstąpienia Pańskiego, święto, które chyba przez nas samych jest troszeczkę zapomniane, wypadające 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I kiedy spojrzymy na ten czas 40 dni, to trzeba powiedzieć, że jest to czas szczególny. Nie widzimy tam, nie czytamy tam o żadnych cudach Jezusa, o jego wielkich wystąpieniach. Raczej jest to czas, w którym Jezus gromadzi wokół siebie swoich uczniów, gromadzi tych, Którzy chcą pójść za Nim, umacnia ich wiarę i składa im swoje obietnice. W niebo wstąpienie kończy ten czas, ale jak zobaczymy, uczniowie nie czują się pozostawieni. Oni czują się przygotowani. Oni czują się, że teraz zaczyna się ich czas odpowiedzialności, teraz zaczyna się ich czas budowania. Kiedy Jezus odchodzi, uczniowie nie smucą się. To jest niesamowicie. Ciekawe, bo kiedy czytamy teksty, które mamy, a które mówią nam o niewystąpieniu Jezusa, to nie widzimy tam smutku, nie widzimy tam rozpaczy, nie widzimy tam zawodzenia, ale w tekście, w szczególności tym, który dzisiaj będziemy rozważać, czytamy też o radości, bo uczniowie są w tej chwili radośni. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zupełnie zmieniło ich postrzeganie siebie, życia, celu, do którego dążą ale też dało im zupełnie inne zrozumienie tego, do czego są przygotowani. To nie jest myślenie w kategorii władzy, ale myślenie w kategorii, że są przygotowani do służby. W niebo wstąpienie Jezusa pokazuje, że to jest ten czas. Przyszedł ten moment, w którym to uczniowie będą nie tyle musieli, ale będą mieli ten przywilej, by zacząć budować wspólnotę, zacząć budować Kościół. Tekstem, który będzie nas wprowadzał właśnie w to rozważanie, w święto w niebo wstąpienia pańskiego, jest fragment Ewangelii Łukasza, gdzie w 24 rozdziale od 50 wiersza tak czytamy: I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni chwaląc boga. Czytając ten tekst, musimy też drodzy mieć świadomość tego, że końcówka Ewangelii według Świętego Łukasza i początek Księgi Dziejów Apostolskich to jest też część dzieła redakcyjnego. Kiedyś było to jedno dzieło, podzielone później przez jakiegoś redaktora, który wyłonił część związaną z życiem Jezusa z jego działalnością do wniebowstąpienia i część, kiedy zaczyna być budowany kościół. My jesteśmy gdzieś tutaj na styku, bo tak naprawdę święto w niebo Pańskiego pokazuje, że jesteśmy na styku. Tego, że to i my dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za budowanie Kościoła, że i nam powierzona jest część odpowiedzialności za ten Kościół, jaki dzisiaj tu jest. Z nami jest też wiele obietnic Jezusa, między innymi ta, że będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Święto, Zesłania Ducha Świętego, które też jest przed nami, będzie pokazywało, że nie jesteśmy pozostawieni w tym tylko w swojej mocy, w swoim rozumowaniu, ale że jesteśmy przez Jezusa właściwie przygotowani, jesteśmy przez Jezusa właściwie obdarzeni do tego, by dzisiaj żyć w kościele, by dzisiaj budować kościół, by dzisiaj za ten kościół brać odpowiedzialność. Zapraszam wszystkich świętownie postąpienia Pańskiego, by wspólnie razem, tak jak kiedyś uczniowie w Jerozolimie, Taki dzisiaj radować się z tego, że Bóg jest z nami i Bóg oddaje Kościół również w nasze ręce, w naszą odpowiedzialność, dając nam siły i swoje wsparcie. Amen. Serdecznie zapraszam. Muzyka